Patrząc na życie z pozycji upływającego czasu, zauważyłem sytuacje działające bez entuzjazmu. Nie było w nim strategii, odnowy, brakowało nawet gdybania co dalej. Jakby czarno-biała codzienność odstępowała. Co więcej, traciła realność trwania przy abstrakcyjności świata. Czy czymś, co się nie sprawdziło? Zachęcała przy tym do zadawania pytań, co również było niepospolite, ponieważ już wcześniej ujawniła odmowy moje poręczenia życia jako kombinację warunków i okoliczności. Przyjęcie tej adaptacji stawiałoby mnie w pozycji Misiewicza. Może dawniej miałem skomplikowaną wyobraźnię. Dzisiaj na powrót jestem nieskomplikowaną osobą ze skomplikowanymi pomysłami. Dobrze, mówiłem. Znam swoje życie. Jestem marzycielem, nie człowiekiem czynu. Nie wchodzę z nikim w dopasowane relacje. Nie przeciągam do siebie zaadaptowanych epizodów. Uczę się dzielokować kapitał, żeby w życiu nie kiwnąć palcem. Chcę własny mieć dom, napisać dobrą książkę, mieć swoje parkingowe miejsce, okno z widokiem nie na śmietnik. W akcie odwagi przychodzi mi do głowy, że staje się wielością, dowodem nierozerwalności i nieskończoności z tym pieprzonym światem. Nie potrafię jednak tego zobrazować za pomocą stop klatki. Dziękuję.